12 godzina, od 4 do 5 rano, Jezus na łasce żołnierzy. Duchu Święty, spraw, abyśmy rozważając tę godzinę mieli serca skruszone, pełne wdzięczności, pełne skruchy. Nie pozwól nam, aby to, co zewnętrzne i wewnętrzne, nas rozpraszało. Zabierz wszelkie rozproszenia i prowadź nas, Duchu Święty. Niech to będzie święty czas. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy i łaski. Daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 12. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości, intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć. Kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Moje najsłodsze życie, Jezu, gdy spałam przytulona do Twojego serca, czułam częste ukłucia cierni, które ranią Twoje najświętsze serce. Chcąc się wraz z Tobą obudzić, abyś miał przynajmniej jedną osobę, która zauważyłaby wszystkie Twoje cierpienia i mogła Ci współczuć, przytulam się mocniej do Twojego serca, czując żywiej Twoje ukłucia, budzę się, ale co widzę, co słyszę? Chciałabym Cię ukryć w moim sercu, aby wystawić moją osobę zamiast Ciebie oraz przyjąć na siebie tak bolesne cierpienia, zniewagi i tak straszne upokorzenia. Ale jedynie Twoja miłość może znieść takie zniewagi. Mój najbardziej cierpliwy Jezu,
Czego mogłeś oczekiwać od tak okrutnych ludzi? Widzę, jak z siebie szydzą, pokrywają twoją twarz gęstą powłoką śliny. Światło twoich pięknych oczu jest nią zakryte, ale ty, wylewając strumienie łez dla naszego zbawienia, zmywasz ją ze swoich oczu. Twoi wrogowie, jako że ich serca nie są w stanie znieść światła twoich oczu, ponownie je zakrywają, plując na ciebie. Inni, bardziej zuchwalsi w czynieniu zła, otwierają twoje najsłodsze usta i wypełniają je cuchnącą śliną, także sami czują tym obrzydzenie. A ponieważ część z tej śliny spływa, ukazując majestat twojego oblicza i twoją nadludzką serdeczność, czują dreszcze i wstydzą się samych siebie. I chcąc być bardziej swobodnymi, zawiązują ci oczy nędzną szmatą, żeby móc się całkowicie wyładować na twojej godnej uwielbienia osobie. Biją cię więc niemiłosiernie, ciągną cię i depczą pod stopami. Ponownie zadają ci uderzenia i ciosy w twarz i głowę. Drapią cię i ciągną za włosy. Wloką cię z jednego miejsca w drugie. Jezu, miłości moja, serce mi się kraje, gdy widzę cię w takim bólu. Chcesz, abym obserwowała wszystko, ale ja czuję, że chciałabym zasłonić oczy, aby nie widzieć tak bolesnych scen, które są w stanie wyrwać serce z każdej piersi. Ale miłość do ciebie zmusza mnie do oglądania tego, co się z tobą dzieje. Widzę, że nie otwierasz ust ani nie wypowiadasz słowa na swoją obronę. Pozostajesz jak łachman w rękach żołnierzy. Mogą oni robić z tobą, co im się podoba. Widząc ich skaczących po tobie, obawiam się, że możesz umrzeć pod ich stopami. Moja dobroci i moje wszystko. Ból, jaki czuję z powodu twoich cierpień, jest tak wielki, że chciałabym głośno krzyczeć, aby być usłyszaną tam wysoko w niebie i wezwać Ojca, Ducha Świętego oraz wszystkich aniołów. A tu na ziemi, z jednego krańca w drugi, chciałabym wezwać w pierwszej kolejności naszą ukochaną mamę oraz wszystkie kochające cię dusze, tak abyśmy tworząc krąg wokół ciebie mogli powstrzymać tych aroganckich żołnierzy od zbliżania się do ciebie i od dalszego obrażania i zadręczania cię. Wspólnie z tobą dajemy zadośćuczynienie za wszystkie rodzaje grzechów popełniane nocą, zwłaszcza za te popełniane przez sekciarzy wobec twojej sakramentalnej postaci oraz za wszystkie zniewagi tych dusz, które nie pozostają ci wierne podczas nocy próby. Ale widzę, moja znieważona dobroci, że żołnierze zmęczeni i pijani chcieliby odpocząć. Moje biedne serce, przybite i udręczone z powodu tak wielu twoich boleści, nie chcę pozostać jedynie z tobą, ale potrzebuję kogoś jeszcze do towarzystwa. Och, moja ukochana mamo, ty bądź moją nierozłączną towarzyszką. Obejmijmy razem Jezusa, aby go pocieszyć. O Jezu, całuję cię razem z mamą i razem z nią zasnę snem miłości.
na Twoim uwielbionym sercu. Mój kochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści modlisz się, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci 1000 tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko, mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim: dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty. Twoim błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.